Bądźcie czujni. Nacjonalizm to jest ideologia polityczna, której istotą jest taki pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. To jest istota nacjonalizmu. Nacjonalizm nie polega na tym, że ktoś Żydów nie lubi, czy że podnosi rękę w rzymskim salucie. To nie ma nic z tym wspólnego. Istotą nacjonalizmu jest pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Taki pogląd jest w pewnych sytuacjach słuszny, a w innych niekoniecznie. Bo na przykład poza takimi wrogami narodu polskiego jak kanclerz Bismarck, który odmawiał narodowi polskiemu prawa do politycznego zorganizowania się w państwo, to inni tak daleko nie idą we wrogości wobec narodu polskiego i prawa do politycznego organizowania się w państwo nam nie odmawiają. Ale wspólnotą etniczną są również na przykład górale albo kurpie. No i co? A oni wcale nie chcą się organizować w państwo, więc ten pogląd, że każda wspólnota etniczna musi się w państwo zorganizować, w pewnych sytuacjach jest trafny, w innych niekoniecznie, ale nie ma w nim niczego demonicznego.